wyjątkowo specjalny, bym powiedziała, nie umiem tego inaczej nazwać. Poznacie Państwo człowieka, profesor Andrzej Brzymkowski to jest jakby prekursor w różnych możliwościach pokazywania saksofonu. Jeździ, koncertuje po całym świecie, grywa na najlepszych salach koncertowych świata. Natomiast to, co zobaczymy jutro, to jest połączenie saksofonu, poszerzenie jego barwy i możliwości poprzez użycie elektroniki, czyli poprzez odpowiednie nagłośnienie, jak również utwory, które się pojawią, będziemy mieć prawo wykonania jutro, jednego z utworów Michała Pawłowka, też polskiego kompozytora mieszkającego w Krakowie. Utwór został specjalnie napisany na ten wieczór. I to jest też utwór z użyciem taśmy, która jest odpowiednio modyfikowana poprzez osobę, która zajmuje się realizacją dźwięku. Więc tutaj ta współpraca, koncert sumie odbędzie się, tutaj ten wypadek jest taki, że koncert odbędzie się pomiędzy solistą a realizatorem dźwiękowym. Więc jest to nietypowe rozwiązanie. Mało tego, na tym koncercie będzie też ustalona, ponieważ panowie będą mieć próby jeszcze wcześniej, przed koncertem, będzie ustalony zapis, który będzie obowiązywał wykonywaniu tego utworu, kiedykolwiek ten utwór ktokolwiek będzie wykonywał, oprócz profesora Rzymkowskiego, będą ustalone parametry techniczne wykonania tego utworu i to jest też nowość. Tak jak, drodzy Państwo, wiecie, ci, którzy mają coś do czynienia z muzyką, tam się trafiają określenia dynamiczne, agogiczne, coś jest forte, coś jest piano. Tak, będą włożone w ten utwór jutro ustawienia parametry technicznych, w jakich zakresach i jaką barwę użyć do przekazu tych utworów. Więc to jest, jeśli chodzi o ten pierwszy koncert. Drugi koncert, który mamy, no to no, nie muszę nawet chyba reklamować rodziny Państwa Jakowiczów. To są wybitni muzycy, również koncertujący wszędzie, na całym świecie, po różnych salach koncertowych. Natomiast tu mogę powiedzieć tak, opierając się o gdzieś instynkt wewnętrzny i obserwując, co się dzieje w świecie muzycznym, w tym roku Jakub Jakowicz otrzymał Fryderyka w kategorii płyta kameralna i symfoniczna. Jest to syn profesora Jakowicza, natomiast tutaj cudowny zestaw dwóch ludzi, gdzie jeden jest już profesorem, a drugi od dziecka chłonął całą muzykę przekazaną przez ojca, więc zgranie ich i zespolenie, jak również w podobny sposób produkowania tej muzyki jest bardzo istotne i to będzie słychać w tym duecie, że oni są jak jedność, więc te dwoje skrzypce będzie słychać, jakby były to jedne skrzypce. Jeśli chodzi o koncert trzeci, czyli koncert Lukasa Gogola i Grzegorza Chmyło, drodzy Państwo, oczywiście to jest jeden z najwspanialszych zespołów, duetów akordeonowych, które Ziemia Opolska ma, z czego się bardzo cieszę. Wspieram już od dłuższego czasu działania chłopców, dlatego że nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale zbierają na instrument dla Grzegorza. Dosyć duży koszt jest, bo to jest 150 tysięcy. Mam w planie pomóc im w zakresie organizacji różnych imprez, które pomogłyby nam to sfinansować, ponieważ zasługują na to. Oni bardzo ciężko pracują, reprezentują nas wszędzie, jeżdżą po Polsce, w różnych szkołach, w różnych domach kultury, zbierają jak gdyby środki na ten cel i bardzo by mi zależało, żeby skoro jeden już ma i wiadomo, że to jest instrument bardzo drogi, ale to jest instrument hybrydowy, który ma bardzo duże możliwości brzmienia i ma się czasami wrażenie, słuchając tego instrumentu, że to jest orkiestra wręcz, a nie jeden pojedynczy solista. Drugi w tym duecie człowiek tak samo uzdolniony i w podobny sposób myślący, świetnie grający, przepiękne opracowanie utworów, które my znamy jako kanon utworów akordeonowych, ale w opracowaniu i aranżacjach, które dla nich gdyby zrobił i nauczyciel, ale również też to, co mówiłam, rozwijamy się, czyli też zwróciłam uwagę na to, czym się oni różnią i w jaki sposób posługują się właśnie elektroniką, bo no nie ukrywajmy, mamy teraz do dyspozycji tak dużo możliwości, my jako muzycy i świat idzie w tym kierunku, stąd też panowie również na bazie swoich eksperymentów będą korzystać z bardzo dużego zasobu elektroniki i też będzie dobra, potrzebna praca tutaj realizatora naszego dźwiękowego, który to podciągnie. Więc tyle, jeśli chodzi o koncerty. Wszystkie są